Hejka, zobaczcie, jak wymienić niedziałający kontroler na inny bez utraty danych, jak zaimportować zewnętrzną konfigurację, wymienić kontroler innego producenta oraz jak uzyskać informacje z dysku macierzy RAID bez posiadania kontrolera. Ale przed tym, jak zaczniemy, proszę kliknąć łapkę w górę i subskrypcję kanału Hetman Software. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizacji urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. W dzisiejszych środowiskach IT istnieje kilka powodów, dla których administratorzy systemu chcieliby zmienić kontroler RAID. Wraz ze wzrostem ilości danych pojawi się potrzeba rozbudowy macierzy dyskowej, ale stare urządzenia na to nie pozwala lub kontroler uległ awarii. W obu przypadkach pojawi się pytanie, czy można wykonywać migrację na nowe urządzenia bez utraty danych. Migrację można przeprowadzić na kilka sposobów, z których najbardziej czasochłonnym jest wykonywanie kopii zapasowej danych, przeniesienie dysków na inny kontroler, rekonstrukcję macierzy i przywrócenie danych z kopii zapasowej. A drugi jest prostszy, gdzie wystarczy podłączyć dyski do nowego urządzenia i zaimportować zewnętrzną konfigurację. Druga opcja niesie ze sobą pełne ryzyko utraty danych, ale pozwoli zaoszczędzić sporo czasu. Niestety, różne metody przechowywania informacji o konfiguracji macierzy RAID nie pozwalają na bezstratną migrację danych pomiędzy urządzeniami pamięci masowej różnych producentów. Informacje o konfiguracji RAID są przechowywane na dyskach wchodzących w skład macierzy. Zazwyczaj znajduje się on w pierwszym lub ostatnim sektorze każdego dysku i jest określany jako metadany. Metadane są zapisywane na dyskach przed firmware kontrolera RAID podczas tworzenia macierzy. Ta konfiguracja jest powielana na każdym dysku składowym i z wyjątkiem numeru dysku informacje serwisowe będą identyczne. W związku z tym po podłączeniu dysków do innego kontrolera musi on wykrywać starą konfigurację i umożliwiać jej import bez utraty informacji, bez konieczności rekonstrukcji partycji lub macierzy. Różni producenci kontrolerów RAID stosują różne metody przechowywania tych informacji. Poniżej przyjrzymy się, jak znaleźć odpowiedni zamiennik dla swojego starego kontrolera. Pierwszą rzeczą, którą musicie wiedzieć, jest to, że zawsze istnieje ryzyko utraty danych podczas zmiany konfiguracji lub karty adaptera. Aby uchronić się przed utratą danych zawartych w macierzy RAID, należy przed rozpoczęciem procedury migracji wykonać pełną kopię zapasową i zweryfikować ją. Do wymiany uszkodzonego sterownika zaleca się wybrać ten sam model. Jeżeli nie jest to możliwe lub model lub jest przestarzały, można wziąć sterownik tej samej firmy o nowszej konfiguracji. Przy wymianie karty na ten sam model nie powinno być żadnych trudności. Może to być tylko konieczna aktualizacja jej firmware. Przy wymianie starej wersji na nowy model tego samego producenta należy sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej, czy nowa karta obsługuje konfigurację starej. Strona dostawcy powinna mieć podobną listę obsługiwanych i wymienianych urządzeń. Mam konfigurację RAID 5 z 3 dyskami na kontrolerze Dell model PERS H310. Na potrzeby przykładu pokażę, jak zastąpić ten model urządzeniem tego samego producenta modelem H710.
Po підлученню нового сторонника існує кілька сценаріуші, як заховається новий систем. Перший сценарій закладає, що урządzenie автоматично імпортує матіж дисковим. По урахуванню систем висвітля комунікат, що викрито за внешним конфігурація і що мусить натиснути певен клавіш, аби він заімпортувати, в моєму випадку клавіш F. По тим факті, контролер автоматично викриває і ладує сторін конфігурація, а по заводуванню системи операційного всі дані залишаються на своєму місці. Другий сценарій є такий, що забачить комунікат, що систем викрив конфігурації іншої фірми, не вдалося її заводовувати автоматично і мусить отворити біос контролера, аби він сконфігурувати. Аби це зробити, натисніть комбінацію клавіше, висвітлену на екрані C lub CTRL plus R. В окні, яке ще отворює, належить підсвітлити горну позицію і натиснути F2. Аби сконфігурувати, вибрати Foreign Config і натиснути Enter. Наступно в подменю, яке ще отворює, вибрати Import, аби заімпортувати за внутрішню конфігурацію lub Clear, аби вичистити. Вибираємо Import. Притворення конфігурація може потворити кілька хвилин, по чим нажиндзі повинно висвітлити листи диску віртуальних, які зостали вчасно сконфігуровані в системі. В цей спосіб закінчується процес виміни контролера, а по урахуванню систему буде можна справдити, чи не зостали втрачені жодна інформація і чи всі пліки позостали на диску. Важна увага! Якщо підлучите диски до іншого контролера, мусите упевнитися, що підлучаєте її в відповідній колійності. Некоторі контролери са в стані заімпортувати конфігурацію, навіть якщо диски зостануть підлучені в різний спосіб, але не всі, тому найкраще є підлучити її в тій самій колійності. Якщо були вони підлучені до порту 0 в старому контролері, мусите її в прийшлості підлучити до того самого порту в новому урządzeniu, в противному разі імпорт може ще не удати і втратити відповідні дані. Рівніж при виміні може бути конічна актуалізація firmware сторонника до версії, яка була на старому урządzeniu, люб до новшої версії. Як спомняно повище, різні продуценти контролерів RAID стосують різні методи приховування інформації серверових на дисках. Для того теж, якщо плануєте виміняти свій ушкоджений сторонник на сторонник іншого продуцента, повинен ще взяти під увагу наступні пункти під час доконування вибору. Чи контролер обслуговує спільний формат даних дискових, структура DDF, версія DDF і колійність байтів даних, записуваних на мережі дисковій. DDF – то форматування даних для груп дисків RAID. Запевняє він підставову варству інтеропераційності між різними доставцями технології RAID. Спільна система RAID DDF уможливає безстратну міграцію даних між системами різних продуцентів. Обіцяно існує кілька версій цієї структури – версія 1.2 і версія 2.0. Різні моделі і марки контролерів можуть обслуговувати першу, другу люб обі версії, для того при виборі замінника варто мати то на увазі і докладно запознатися з характеристиками контролера. Колейним параметром, на який належить звернути увагу, є колейність секвенції удержень. Інформація в техніці облічення є репрезентована як чонг байтів. Якщо лічба не може бути репрезентована через поєдинчий байт, важна є колейність, в якій байти са записувані в пам'яті комп'ютера. Існує дві підставові опції запису – Big Endian і Little Endian, не лічуючи перелучених і мішаних замовлень. Перші байти са записувані од левої до правої. Виглядає то так, якби 123 було записувано як 1, 2, 3. При другому порядку Little Endian байти са записувані в одротній колійності і поправну лічбу 1, 2, 3 буде записувано як 3, 2, 1. Можна то лепі побачити за допомогою едитора HEX. Якщо контролер вживає першої колійності байту під час виконування RAID і записування інформації, будь-які мали проблеми з імпортом по зміні на контролер, який вживає другій колійності до будови RAID. Імпорт не повідомиться, люб контролер взагалі не буде бачив за внутрішньої конфігурації на дисках. В тракті наших тестів удало нам ще заімпортувати за внутрішню конфігурацію в наступних контролерах Dell, PERS, H310, H330,
H710, H830 i płytę tę można wymienić bez utraty danych. RAID 5 utworzony na kontrolerze Dell PERS-H310 był w stanie zaimportować zewnętrzną konfigurację bez utraty danych na różnych modelach od tego samego producenta. Jeśli chodzi o innych producentach, kontroler na firmware LSI model Fuji D311 wykrył zewnętrzną konfigurację na dyskach i przy pierwszym uruchomieniu zaoferował jej import. Następnie do przejścia do BIOSu kontrolera widać, że poprzednia konfiguracja nie uległa zmianie i po starcie wszystkie pliki, które znajdowały się na macierzy dyskowej, są w tym samym miejscu. W przypadku podobnego kontrolera na firmware LSI model IBM ServRaid M5016 nie udało mi się zaimportować zewnętrznej konfiguracji. Import się nie powiódł, a kontroler nie był w stanie wykryć zewnętrznej konfiguracji. Podczas importu konfiguracji z kontrolera Dell PERS-H310 do kontrolera Adaptec ASR6805T ten ostatni uległ awarii, import bez utraty informacji nie był możliwy. Jeżeli dla porównywania charakterystyk Adaptec obsługuje drugą wersję DDF i inną kolejność bajtów, to prawdopodobnie to było przyczyną nieudanego importu. Kontrolery firmy HP posiadają własną strukturę budowania i zapisywania informacji na dyskach macierzy RAID. Dlatego jeśli mało prawdopodobnie, że będziecie mogły zastąpić te sterowniki płytą innego producenta. Jeżeli macierz dyskową jest bootowalna, wymiana kontrolera na inny model może wymagać zainstalowania sterownika systemu operacyjnego dla nowego urządzenia. W przeciwnym razie system może po prostu nie wystartować. Należy również pamiętać, że nie wszystkie poziomy RAID mogą być migrowane do innego modelu kontrolera. Dotyczy to macierzy wielopoziomowych RAID 10, 50, 60, które składają się z wielu grup dysków. Jeśli próbujecie zaimportować zewnętrzną konfigurację i widzicie błąd, jest to prawdopodobnie spowodowane wieloma poziomami RAID. Jeśli nie można znaleźć zamiennika dla uszkodzonego kontrolera i trzeba odzyskać ważne dane z dysków, można użyć oprogramowania do odzyskiwania danych RAID. Hetman RAID Recovery odzyskuje dane z dysków RAID bez obecności kontrolera. Program automatycznie czyta wszystkie informacje o kontrolerze, płycie głównej lub oprogramowaniu, na którym została utworzona macierz dyskowa i rekonstruuje RAID. Następnie można go przeskanować i przywrócić krytyczne informacje. Funkcja Drive Roaming lub import wewnętrznej konfiguracji jest dostępna prawie we wszystkich najnowszych modelach kontrolerów. Można więc założyć, że wymiana jednego modelu sterownika na inny od tego samego producenta nie powinna stanowić problemu. Jeśli urządzenie jest dość stare, powinieneś się najpierw sprawdzić ich kompatybilność na oficjalnej stronie producenta. Jeszcze bardziej poprawne jest wykonywanie transferu za pomocą kopii zapasowej, dzięki czemu można być w 100% pewnym pomyślnego wynika. I to jest wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować naszego kanału. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach pod filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.